Po blisko 2 miesiącach przerwy radni Rady Miasta i Gminy Lidzica zebrali się, aby debatować na 23. sesji nad 11-punktowym porządkiem obrad. W trakcie debaty wysłuchano sprawozdania z realizacji projektów i programów, jakie w 2011 roku oraz w pierwszym półroczu tego roku realizowane były z udziałem środków zewnętrznych. Sprawozdanie Przedsiębiorstwa Usług Gospodarki Komunalnej za 2011 rok spotkało się z obawą jednego z radnych o przyszłość miejskiej spółki w następnym roku. Ja nie widzę w tych kierunkach, bynajmniej w punkcie ani B, ani C, żadnych rozwiązań, które zapełniłyby lukę ewentualnie, jak nasza spółka nie wygra i nie będzie pełniła tej funkcji oczyszczania miasta. Co nam wypada? 37% z udziału ze sprzedaży, z przychodu. Wyjaśnień radnemu udzielał prezes spółki oraz poinformowano go, że dalsze informacje zostaną mu udzielone na komisjach. W trakcie głosowań radni podejmowali decyzję aż 20 razy, w tym przyjęli uchwałę, która znacząco wpłynie w następnej kadencji na funkcjonowanie samej rady. Dokonuje się nowego podziału gminy Nidzica na okręgi wyborcze. Również dokładnie omawiane na komisjach wyborczych. Na komisjach. Oznacza to, że gmina Nidzica zostanie podzielona na 21 okręgów, z tego miasto otrzyma ich 14, a pozostałe przepadną na teren gminy. Z każdego okręgu w kolejnych wyborach samorządowych zostanie wyłoniony jeden zwycięski kandydat, który osobiście będzie odpowiadał przed wyborcami za to, co przez całą kadencję dla nich zrobił. Nowa ordynacja znacząco wpłynie na kształt przyszłej rady oraz decyzje podejmowane przez przyszłych radnych.